Nie wycofuj się rakiem. Materiał o bezpłatnych badaniach jelita grubego w Centrum Zdrowia Tuchów. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku audycji poświęconej prewencji i profilaktyce raka jelita grubego. Dzisiaj będziemy mówili znowu o psychologicznym aspekcie całego problemu. Rozmawialiśmy z naszym dzisiejszym gościem, panią Agnieszką Urbaś, psychologiem, psychoterapeutą Ośrodka Psychoterapii Centrum Zdrowia Tuchów, o tym, jak zmotywować się do badań. A dzisiaj powiemy o nieco trudniejszym problemie, o tym, jak sobie radzić z wizją całego procesu terapeutycznego w sytuacji, kiedy mamy rzeczywiście pozytywny wynik badania diagnostycznego i wiemy już, że taka choroba onkologiczna pojawiła się w naszym organizmie. Z czego powinniśmy zacząć? Co robić w takiej sytuacji? Ja sobie myślę tak, że przede wszystkim pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, trzeba pamiętać o tym, patrzymy sobie, dowiadujemy się faktów na temat tej choroby, czyli czytamy sobie, dopytujemy lekarza, ufamy lekarzowi, wierzymy lekarzowi, pamiętamy o tym, że lekarz jest to człowiek, który zajmuje się tą tematyką długo, uczył się na ten temat, wie trochę więcej niż wujek Google, prawda? Wie trochę więcej niż sąsiadka, sąsiad, telewizja, reporterzy i tak dalej. Czyli tak naprawdę ufamy temu, komu zaufać powinniśmy. No, chwileczkę jeszcze w takim razie zatrzymajmy się przy tym wujku Google, bo mówiliśmy ostatnio o tym problemie. Chciałem zapytać, czy rzeczywiście w Pani praktyce terapeutycznej zdarzają się takie osoby, które w wyniku wertowania zasobów internetu nabywają różnego rodzaju stanów lękowych czy depresyjnych? Jasne, oczywiście, że tak, ponieważ tak jak mówiliśmy wtedy, człowiek zaczyna szukać, nie dostaje takiej obiektywnej wiedzy, dostaje wiedzę od osób, które przeżywają pewne rzeczy trochę mocniej, trochę intensywniej, są rozczarowane i zezłoszczone. Też potrzebują takiej terapii za pomocą internetu, prawda? One w ten sposób wyrzucają wszelkie swoje rozczarowania, wszelkie swoje złe przeżycia, opisują je, wrzucają w internet. I my się dowiadujemy właśnie tego, prawda? Nie czytamy tysiąca historii, które się skończyły pozytywnie i ludzie żyją dalej, pracują, dobrze się miewają, ponieważ nie mają potrzeby tego pisać, bo sobie żyją. A dowiadujemy się tak naprawdę tego małego kawałka, jakiegoś tam ułamka tych historii, które się skończyły niedobrze, prawda? Ludzie trochę traktują ten internet w naszych czasach jak takie miejsce do terapii, wyrzucają swoje przeżycia, żegnają się z nimi, opracowują je w taki sposób. A jeszcze, jeżeli nie jesteśmy tego świadomi, no to niestety możemy się na to nabrać, naciąć. O czym jeszcze należy pamiętać, żeby nie panikować przede wszystkim, nie przerzucać tych swoich stanów lękowych też na najbliższych, co się często zdarza. To jest bardzo paradoksalne i to rzeczywiście łatwo jest mówić tak sobie siedząc, prawda, w gabinecie. Natomiast choroba jest pewnego rodzaju takim kryzysem, który można w pewien sposób potraktować jako taką, może nie szansę, bo to już za daleko byłoby powiedziane, ale jako taką okazję do tego, żeby sobie pewne rzeczy przewartościować, poukładać sobie na nowo relacje z rodziną, odgrzać te relacje, które były chłodniejsze, poszukać wsparcia, poszukać zrozumienia, szukać wsparcia u osób znajomych, przyjaciół, rodziny, u takich osób, które to wsparcie potrafią dać, czyli troszeczkę odsunąć te osoby, które działają na zasadzie takiego troszeczkę, nie chcę powiedzieć wampira energetycznego, ale właśnie to mi przychodzi do głowy. Zasilają nas złą energią. No właśnie, nie szukać tej złej energii, tak. Myślę sobie, że taką praktyczną poradą, która jest do zastosowania właściwie w każdym rozpoznaniu i przy każdej wizycie u lekarza, to jest zaopatrzyć się w gazetę do czytania, w słuchawki do słuchania muzyki, w jakiś zestaw krzyżówek, sudoku, nie wsłuchiwać się w historie podgabinetowe, czyli w te historie, które opowiadają ludzie, bo one często właśnie są opowiadane na takiej zasadzie. Co się tam dzieje złego, a co się u kogoś działo, prawda? I to nas wprowadza w taki bardzo zły, bardzo obraz świata, taki bardzo negatywny, taki pesymistyczny.
to też tak naprawdę nie jest ten obraz świata, który jest światem realnym, prawda, realistycznym. Świat może nie jest piękny, cały i pozytywny, natomiast realność jest taka, prawda, mam już diagnozę, mogę coś zrobić, mogę się leczyć, powinienem się leczyć po to, żeby być też dla siebie, dla rodziny, żeby swoje życie kontynuować. Natomiast, no właśnie, też można właśnie wykorzystać tą szansę do tego, żeby sobie pewne rzeczy poukładać, prawda, porozmyślać o tym sensie życia, o nadziei, o tym, co jest dla nas ważne, o tym, co można zrobić, żeby to życie było dla nas przyjemniejsze, żeby chciało się żyć, żeby chciało się walczyć, prawda, wyobrażać sobie też to, co będzie, jak już pokonam tą chorobę, jak już się z tą diagnozą swoją pożegnam i zyskam to zdrowie, prawda? Wizualizować sobie cały czas ten proces zdrowienia, ten proces zdrowia. Czyli trochę taka sytuacja, żeby potraktować tę przeszkodę jako okazję do tego, żeby generalnie przynajmniej wewnętrznie się wzmocnić. Mm-hmm. No nieco alegorycznie, jak się człowiek przewróci, to zobaczyć, co można podnieść, a nie tylko narzekać, że się przewróciliśmy. Dokładnie. Czy sądzi Pani, że ten aspekt psychosomatyczny, czyli rzeczywiście wiary w pomyślny wynik terapii jest istotny dla jej efektywności? Ja myślę, że to jest bardzo ważny aspekt. I tutaj bardzo ważne jest to, żebyśmy myśleli zdrowo. Czyli nie myślimy pesymistycznie, no bo to nas prowadzi do jednego celu i wniosku, prawda? Bo jak sobie myślę, i tak umrę, nic mi to nie da, nie będę się leczył, bo to nie pomoże, no to wiadomo, co się stanie. Natomiast ja tutaj bardzo ostrożnie też byłabym, bardzo ostrożnie podchodziłabym do tego myślenia takiego hura optymistycznego. Na pewno wyzdrowieję i w zasadzie nawet się nie muszę bardzo leczyć. Połknę sobie jakieś ziółko, gdzieś tam wypiję sobie jakiś preparat naturalny i na pewno wyzdrowieję. Tutaj nam pomaga takie zdrowe myślenie, czyli myślenie w taki sposób, że jest choroba, mam szansę ją pokonać, ale żeby to zrobić, muszę wziąć sprawę w swoje ręce, słuchać zaleceń lekarzy, leczyć się regularnie, nie przerywać leczenia wtedy, kiedy się zaczynam czuć trochę lepiej, bo to też jest takie coś, co nam często towarzyszy, doprowadzić tą sprawę do końca. Mogę to zrobić. Choroba jest do przezwyciężenia. Patrzymy na statystyki przeżywalności, wyzdrowialności, nie na statystyki umieralności, prawda? Patrzymy na tą stronę, która nam daje tego kopa pozytywnego. Bardziej pewną połowę mieszkania. Oczywiście. Mieszkania.